Marowak Community Day dzisiaj się zaczął, nawet o tym nie wiedziałem, tak więc dzisiaj nagrywamy odcinek z mieszkania. Zapraszam Was oczywiście do zostawienia łapy w górę i subskrypcji na kanale po więcej tego typu odcinków. Nie spodziewałem się, nawet nie byłem w stanie zareagować, nie wiedziałem, nigdzie chyba to nie było zapowiedziane, po prostu pyk, pojawił się Community Day, tak więc lecimy sobie dzisiaj, porobimy sobie tych marołaków, a mniej więcej wygląda to tak, że marołaki alolańskie pojawiają się w rajdach, zwiększona jest liczba 3 gwiazdkowych rajdów, oczywiście tutaj zakręcenie dostaniemy, tak mi się wydaje, by spinning photo disc at gym, będziemy dostawać rajd passy, czyli jeżeli sobie zakręcimy gymem, czyli powiedzmy po prostu w gymie sobie zakręcimy tym jakby pokestopem, to dostaniemy ride passa. Do 5 maksymalnie z tego co widzę. 3 ride passy do odebrania w sklepie. Tak tutaj to mniej więcej wygląda. No ja niestety nie mieszkam aż tak blisko gymów, żeby tutaj gymami zakręcić, ale mam 3 ride passy, więc dzisiaj sobie tych marołaków trochę porobimy i prawdopodobnie też pójdę na wyprawę. Ogólnie jeszcze ten ride będzie trwał 4 godziny. W zasadzie nie ride, tylko jak to się mówi, community day. Więc dobra, spróbujmy tutaj tego marołaka pierwszego, właśnie, dobra, zanim w ogóle cokolwiek zrobię, najważniejsza rzecz, którą chciałbym Wam pokazać, a mianowicie Fibas. Musimy ewoluować sobie tego Fibasa w końcu, zbierałem na niego dość długo, on jest potrzebny do questa i trzeba było 20 km zrobić, więc zaczniemy sobie dzisiejszy odcinek od ewoluowania właśnie Fibasa, który tutaj nam się przekształci w pięknego Pokemona, którego nazwy nie pamiętam, ale kojarzę go z wyglądu i zobaczmy, jak on się będzie nazywał. Tak jest, kojarzę Cię doskonale tutaj. Milotic. Okej, dobra, mamy zarejestrowano w Pokédexie, więc jakby Fibas już nam tutaj nie będzie potrzebny. I chyba wykonałem tutaj, o ile się nie mylę, kwestika, claim reward, to może sobie odpuścimy. Tutaj Fibasowy quest chyba został zrobiony. Musimy złapać 3 Wizmury jeszcze, więc tutaj jeszcze mamy dużo rzeczy do zrobienia, więc tym się zajmiemy później. Póki co spróbujmy sobie tego Marowaka zrobić. Tutaj nie wiem, czy ludzie grają, więc jakby nagrywając odcinek będę starał się tutaj bardzo szybko to jakoś ogarnąć, ale no nie wiem, czy ludzie po prostu wbiją. Tak więc mam nadzieję, że ktoś tutaj się dołączy. Ja oczywiście zaproszę tutaj znajomych, jakichś moich widzów. Mam nadzieję, że ktoś wbije. Takich obstawiam tutaj, którzy by grali. Hogaty gra, widzę. Może Hogaty się skusi. Kto tutaj jeszcze gra? O, tych dwóch jeszcze grają. Widzę tutaj. Może jakby tych, co są offline, to nie będziemy zapraszać, tylko tych, co są online. To jest duża szansa, że się zgodzą. O, Wojtusiałkę gra, proszę bardzo. Dobra, jeszcze jeden friend. No to zaprośmy Dobra, nieważne, zaproszeni zostali. Tak więc ja sobie tutaj spauzuję nagranie i widzimy się, jak już będziemy bili Marowaka. 3, 2, 1 i zaczynamy tutaj. Mam nadzieję, że chyba shiny może się trafić Marowak, z tego co mi się wydaje. Albo się mylę, więc jakby tutaj moja wiedza wciąż nie jest jakoś super dobra, ale dołączył do nas jakiś Kuba, chyba tam widziałem. Ale niestety jakby Kuba, jakby to powiedzieć, to nie był widz, ale po prostu któryś, jakiś ziomeczek, który sobie przechodził i powiedział, a sobie zawalczę w rajdzie, co nie? Dobra, tłuczemy tego Marowaka, siema. W dwójkę damy radę, bo to jest jakby trzygwiazdkowy, więc tutaj bez większych problemów. Gorzej by było samemu w pojedynkę to zrobić. Podobno w pojedynkę się nie da i w pojedynkę jak się robi taki rajd, no to brakuje kilka sekund, żeby go ukończyć, z tego co wiem. A tutaj w dwójkę bez większych problemów damy radę. No i zobaczymy, jak tutaj nam się trafi ten Marowak. Sobie dzisiaj ich trochę porobimy, więc taki odcinek stacjonarny dzisiaj, bez wychodzenia, i takie odcinki będą się częściej pojawiały, bo ogólnie nie wiem czy wiecie, ale teraz jest zimno na dworzu i się ciężko gra w poksy, więc takich odcinków może się pojawić tutaj więcej. W ogóle dzisiaj nawet nie myślałem, żeby wstawić drugi odcinek na YouTube, bo już dzisiaj rano był jeden odcinek z rozpoznajemy animatroniki po emoji, więc też polecam sobie zobaczyć, polecam także wbić na oczywiście sklep Genesis, gdzie z kodem Admiros macie 10% zniżki na sprzęt komputerowy, taki jak słuchawki, klawiatury, myszki i inne fajne bajery, tak więc link w pierwszej linijce opisu, a my tutaj się rozprawiamy z pierwszym Marowakiem. Rakiem Marowakiem, co nie? Dobra, pierwszy Pokémon mi padł, ale w dwójkę widzę, że daliśmy sobie nawet dobrze radę. Może nawet w pojedynkę dałoby radę tutaj rozwalić, ale jakby nie chcę ryzykować, bo ktoś mi napisał, że braknie ci czasu, co nie? Więc jest szansa, że po prostu braknie tam z 10 sekund. Dobra, pierwszy Marowak rozwalony i zobaczymy, co się nam trafi. Panie Marowaku, dzień dobry.
You win, super, okej, okay, okej, okay, super, dobra, fajne, fajne rzeczy, ale ja chcę tutaj złapać tego Marowaka, to jest mój cel dzisiejszy, nadrzędny. Czy to jest shiny za pierwszym razem? Ho, 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 dzień dobry, panie Marowaku. Postarajmy się dobrze rzucić. Ops. Ach, te moje rzuty są o wiele lepsze teraz, jakby, no jak wiecie, jak chodziłem z kamerą, w jednym ręku kamera, w drugim telefon, tutaj jakieś otoczenie, to zupełnie inaczej wygląda niż granie takie, powiedzmy, z tego, przy komputerze, co nie? Dobra, jest shiny. Tarara, tarara, pięknie. Mamy Marowaka shiny, proszę bardzo, a prajzik i zobaczmy, co tutaj... Ty! Kozak, on może mieć tak z 93% IV. Zarąbiście. Wow, dobra, daję ci gwiazdeczkę, bo jesteś kozakiem. No i dobra, spróbujemy sobie tutaj kolejnego Marowaka zrobić. Zaproszę oczywiście kolejne osoby. No i jak już będziemy go bili, to wtedy będziemy się widzieć na dalszej części odcinka. Dobra, zostało nam 13 sekund do rozpoczęcia kolejnej bitwy. Dołączy do nas Maspol oraz Kamień, który już tutaj był oczywiście na tym rajdzie, więc sobie szybko wbiłem, więc mówię, dobra, w dwójkę to szybko pójdzie. Więc co, zapraszam was na mojego Instagrama, wbijajcie, tam są konkursy na akcesoria gamingowe z Genesis, więc polecam. A my tymczasem bijemy drugiego Marowaka. Ciekawe, czy drugi też będzie shiny. Jakby, no, liczyłbym na to, żeby był, co nie? Ale w trójkę to już wiecie, tutaj szybciutko rozwalony będzie. Bez większych problemów. W ogóle mam tego Gallardosa. No pamiętam, o, to się zbierało, te cukierki na Gallardosy. To było coś, co nie? Dobra, pyk, super efektyw. Bardzo ładnie. Alolański Marowak jest kozakiem ogólnie. I jak jeszcze shiny mi się trafi. W ogóle jest chyba też zwiększona szansa na shiny, więc też chyba... No, znaczy mogę wam gadać głupoty, więc jakby to są moje takie teorie. Więc nie musicie tego w 100% słuchać. Ale chyba jest po prostu zwiększona szansa na shiny z rajdów. W sensie z rajdów tych marowakowych, bo dzisiaj jest ten Community Day. Więc tak to mniej więcej wygląda. Dobra, rozwalamy go sobie bardzo szybciutko. I nie zapomnijcie także zasubskrybować kanał po więcej odcinków z Pokemonów. To wam oczywiście będę cały czas przypominał. Myślę, że mój Gallardos nie zginie, chociaż... Chociaż nigdy nie wiadomo, co nie? Połowa mu została, dobra. Bijemy całkiem ładnie. W trójkę sobie tutaj. Ależ tutaj ostra bitka, widzę. Dobra, hydropompa, hydropompa. Raczej nie powinienem zginąć. Jeszcze mam problemy z unikaniem tych jego super ataków. Nie wiem, kiedy on używa super ataku, a kiedy zwykłego. Nie potrafię tego jeszcze wyłapać. Bone Cube, dobra, to teraz będę uniknąć. Okej, okay, zdodżowałem. Okej, okay, dobra. Czyli Bone Cube to jest jego atak. Dobra. Będę pamiętał. Dzień dobry. Giń, Marowaku. I... Hydra pompa na koniec, siądzie? Nie, już umarł. Zginął zanim tutaj go zdążyłem z hydropompy walnąć. Dobra, Marowak, cyk, 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 umarł. Pięknie. I z Maspolem sobie wbiliśmy troszkę poziomu. Bardzo, bardzo fajnie. Dużo revive'ów, dużo w ogóle wszystkiego, dużo expa, więc... Dobra, uwaga, będzie shiny czy nie będzie? I? Zwykły, dobra, ale zwykły też się przyda, jakby nie ma co tutaj. Siema, chciałbym cię łatwiej złapać. 16 pokeboli, więc tutaj... Ops. Bez problemu, great, rzucony. Myślę, że za pierwszym razem się uda go tutaj złapać. Zrobimy sobie na pewno jeszcze dwa. Jeszcze dwa tutaj, powiedzmy. Dwa rajdy na Marowaka. Ja oczywiście dzisiaj będę też grał, więc postaram się to zrobić mniej więcej tak, żeby wam wypuścić ten odcinek i pójść dalej po prostu farmić te Marowaki, więc dzisiaj na społeczności dam wam jakiś post z tego, co udało mi się tutaj z tych Marowaków uzbierać, więc jakby ten odcinek jak się pojawi, to ja wtedy szybko wychodzę, rura, co nie, i Marowaki będą łapane, bo tych raid pasów nie mam za dużo, a po prostu chcę dla was nagrać taki odcineczek. Dobra, łap się szybciej, Marowaku. On jeszcze trwa, ten event, 4 godziny, czyli jak mamy, dobra, 13, 14, 15, do 17 będzie trwał, czyli tak jakby standardowo, tak jak zawsze. No dobra, Marowaku, no nie bądź taki, no kurde, rzucam przecież ładnie pokebolem, żebyś tutaj nam się bardzo ładnie złapał. Więc zobaczymy, czy się uda. I chyba się udało. Jest złapany, pięknie, kolejny Marowak do naszej kolekcji. Ale najważniejsze, że się udało shiny złapać. Tego sobie od razu sprawdźmy. No ten już nie jest taki jakiś super, super kozacki. Co my tu mamy? Jeszcze mamy coś w pobliżu. Dobra. Czy ktoś tutaj będzie już się bił? Czy ja już mogę tutaj dołączyć? Nie ma na razie nikogo, ale na pewno kogoś sobie zaprosimy, więc widzimy się za chwilę.
Dobra, zostało już nam 16 sekund. Zobaczcie, jaka ekipa. Maspol, tutaj jakieś ziomeczki, Ozzy, Skejcik, Pola, Szaniu. No, słuchajcie, ten Marołak ma przerąbane ogólnie, tyle mogę powiedzieć. Jak go w piątkę zaczniemy tłuc, to on tutaj padnie dosłownie na momencie. I chyba został mi jeszcze jeden ride pass, więc po tej walce będzie jeszcze jedna walka, która już będzie prawdopodobnie taką, powiedzmy, ostatnią. Ale to sprawdzę sobie dokładnie, ile tych ride passów mam, więc tego się dowiemy za chwilę. No, w taką ekipę, jak my tu będziemy go bić, to dosłownie chwila. Dosłownie chwila i Marołak po prostu nam tutaj bez problemu padnie. Fire Blast, Fire Blast, lecimy, lecimy. Dawaj, dawaj go. Czemu ten Fire Blast mi nie działa? Nie mam pojęcia, coś się zbugowało, ej. Patrzcie, nie mogę użyć Fire Blasta, o teraz dopiero poszło. Albo jakoś mnie zablokował może, nie wiem, dobra, nieważne, jakby bardzo szybko nam tutaj padł. I zobaczymy, czy będzie to shiny. Jeżeli będzie to shiny, to kozak. Jeżeli nie, no to trochę lipa. You win. Okej, okay, nice, nice. Dobra, chcę go już tutaj łapać. To jest jakby dla mnie teraz najważniejsze, żeby złapać shiny. No niestety, zwykły. Ale dobra, jak najbardziej. Ja tam i tak się cieszę. Dzień dobry. Ops. Ach ty, skoczku mały. Ach, dobra, teraz sfejlowałem. Dobra, poczekajmy, aż zaatakuje. Dobra, bang, nice. Może za pierwszym razem się uda, na to bym liczył, ale kurde, zobaczymy. Uwaga, uwaga, dawaj, dawaj, złap się, złap się. Jest za pierwszym razem, dobra, oby miał dobre IV, oby miał dobre IV, bo tamten shiny miał naprawdę jakby kozackie. Zobacz, ma prajzik. No nie ma, dwugwiazdkowy, czyli taki średni, powiedzmy. Tu już wszystko w okolicy obskoczyłem, z tego co widzę. Z Field of Research mogę sobie odebrać to. Zobaczmy, co tutaj będzie. Hunter, okej, okay, bo dobra, bo cały czas trwa event na Pokémony Duchy, więc tego Huntera możemy sobie tutaj szybciutko, ojojoj, złapać. No i przejdziemy zaraz do kolejnej tutaj bitwy z kolejnym Marołakiem. Oczywiście znowu zaproszę ludzi, więc mam nadzieję, że to się uda nam tutaj szybko ogarnąć. Dobra, szybko złapany. Jeszcze tylko sprawdzimy, jakie masz IV, panie tutaj Hunterze. Okej, okay, dobra, średnie. Dobra, czy ja mam tu w pobliżu jeszcze jakiś ride? Dobra, ongoing, ongoing, ongoing. Weźmy ten może, view. Okej, okay, zero osób, dobra, to ja tutaj po prostu wbiję. O, chyba już nie mam ride passów z tego co widzę. Naprawdę nie mam ride passów, ani jednego. O nie, ride passy mi się skończyły. Kurde, dobra, wiecie co, ja sobie zakupię ride passa i widzimy się dosłownie za chwilę. Dobra, ostatnie sekundy, mamy tutaj kolejną ekipę, kupiłem sobie tego ride passa, więc jest Git, jest Mister Piesiorożek, Maspol, Mateox nawet dołączył, no i oczywiście ja, tak więc pozdrawiam was wszystkich tutaj. No i szybko rozprawimy się z tym Marołakiem, mam nadzieję, że będzie kolejny shiny, jak nie, to będę musiał dzisiaj pochodzić i pofarmić, więc zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Siema panie Marołak, super effective, pięknie. Nawalamy tutaj ostro, bang, bang. Rock slajdzik, proszę. No, szybko pójdzie jakby. Nawet nie muszę jakby unikać jego ataków, tak mi się wydaje, bo tutaj on prędzej zginie niż mi pok umrze tutaj. O, tutaj co to za jakaś użyta super umiejętność? To chyba nie moja. Dobra, bardzo szybko tutaj idzie. Panie Marołaku, niestety, ale twój los został przesądzony. Proszę bądź shiny, proszę bądź shiny, proszę. Jakby chcę, żebyś był shiny i to najlepiej 100% IV. Dobra, i? Dobra, padł sobie, okej, okay, spoko. Cyk, 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 cyk. Się ładnie tutaj skurczył. I już sobie poskipujemy. Z Mateoxem przybyło mi tutaj, bardzo ładnie. Okej. Okay. I lecimy oczywiście tutaj 20 pokeboli, nie no, to bez problemu. No i zwykły, kurde, nie ma shiny'ego, ale pierwszy był shiny, więc jakby to jest najważniejsze. Więc dobra, łapiemy go sobie. Hops. Dobra, chodź tutaj do Pokebola, zapraszam cię serdecznie. Cyk. No ty kurde, cwaniaku. Dobra, mam dużo Pokeboli, więc możemy sobie pozwolić na szybkie łapanko. Ale myślę, że uda się go złapać tak za drugim razem. I mam nadzieję, że będzie miał... O ty! Cox IV chociaż. No shiny nie jest, ale IV mógłby mieć jakieś wysokie, bo naprawdę przydałby mi się taki zwykły Marowak z wysokim IV. Dobra, masz malinkę. Masz malinkę i nie wybrzydzaj, ok? Nawet się postarałem, żeby lepiej trochę rzucić, więc no może tutaj uda się go chwycić jakoś ładnie.
O ty, kurde, twardy jest, to on może mieć dobre IV. Ha, mi się wydaje, jest jakby, to chyba tak nie działa, ale jakby no mam wrażenie, że... Kurde, prawie byłby to excellent. Mam wrażenie, że po prostu jak ciężej jest go złapać, to będzie miał wysokie IV. To jest taka moja mini teoria, co nie? Która może być zupełnie nieprawdziwa. Ale dobra, złapany i uwaga, uwaga. Marowak was caught. Nie umiem tego czytać, nie umiem angielskiego. No jest dwugwiazdkowy, no nie jest najlepszy. Dobra, tak więc udało się nam tutaj coś złapać. Trzeba będzie się przejść jeszcze tutaj po tych wszystkich gymach i te marowaki, wszystkie tutaj rozwalić. Tak więc to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się wam podobało oczywiście. Zapraszam do łapkowania, komentowania i subskrybowania. Ja za chwilę wychodzę i będę tutaj te marowaki próbował zrobić, bo z tego co widzę, to rajdy na marowaki jeszcze przez 3 godziny, więc jak zmontuję ten odcinek, wyrenderuję, to jeszcze może się załapię na 2,5 godzinki tutaj grania. No, tak więc dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia i pamiętajcie, że w sklepie macie do odebrania darmowe rajd pasiki i dzisiaj ten event jeszcze tutaj trwa, więc jak oglądacie ten odcinek, to prawdopodobnie jeszcze z godzinę macie, żeby go zrobić. No, tak więc to tyle, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!